Nic na szlaku tak dobrze nie krzepi i dodaje mocy jak krupnik z przepisu rzeźnika z Blaviken. Sprawdźmy, jak go zrobić. Do garnka wrzucamy żeberka i golonkę wieprzową. Opcjonalnie mały kawałek wołowiny. Dodajemy ziele angielskie, liście laurowe, cebulę oraz natkę pietruszki, którą wiążemy starym wiedźmińskim sposobem, jeśli brak nam nici lub cienkiego postronka. Wlewamy świeżą wodę z potoku, a wywar ma się gotować około 2 godziny. W międzyczasie bierzemy się za resztę. Ze skórki pietruszki, marchewki i selera zrobimy chipsy z obierek. Proporcje czekają w opisie. Ziemniaki dokładnie szorujemy, szykujemy kaszę i świeże zioła. Połowę warzyw kroimy w kostkę, następnie wrzucamy je na mocno rozgrzaną patelnię. Gdy zaczną się przypalać, dodajemy masło i ściągamy z ognia. Pozostałe ziemniaki kroimy w dużą kostkę, a resztę warzyw ścieramy na tarce o grubych oczkach. Z garnka wyjmujemy wszystkie składniki, a wywar przecedzamy tak, by był czysty i klarowny. Następnie dodajemy wcześniej przygotowane warzywa i temerską kaszę pęczak. Krupnik gotujemy jeszcze około 40 minut. Wrzucamy do garnka rozmaryn, magiczną substancję guślarza, ocet z białego buklerskiego wina, sól i pieprz. Na 10 minut przed końcem dodajemy do środka posiekane